To serdecznie, jestem Zenek, to jest kolejna część mojej rozgrywki w Heroes 7. Gram w drugą część bety na mapce, która nazywa się Ogień i Krew. Mamy drugi dzień, pierwszy tydzień, piątego miesiąca, pierwszy rok powiedzmy rozgrywki na tej mapce. Udało mi się pokonać już jednego gracza, został tylko zielony gracz, który notabene spamuje mi tutaj swoimi kurczę bohaterami, to znaczy jakoś teleportuje i przerzuca ich przez ten przez to wejście do świata duchów i przesyła ich tutaj na mój teren i przy okazji ich sobie szkoli w tych kamieniach oświecenia. Okej. Ja chyba chciałem zaatakować jego mieścinę w końcu. Jaką ona ma tu armię? Ma 22 smoki cienia, 47 minotaurów. No dobra, z taką armią to poszalejemy raczej. 155 tropicieli. Tylko problem jest w tym, że coś się w mieście zrąbało i nie mogę upgrade'ować tych jednostek, tych słabszych jednostek do tych trochę lepszych. Nie wiem dlaczego. W tej mojej stolicy. Malost, no co zrobić. Są jakieś jednostki. Tutaj oczywiście mógłbym coś kupić, jakieś ulepszenie. Za 10 tysięcy może to muszę to wykupić sobie, ale tutaj z kolei nie mam nic na tych jednostkach. Tutaj mogę rekrutować trochę tych tropicieli, trochę cieni i trochę hitonian. To są trochę lepsze, to są teraz upgrade'owane jednostki już po upgrade'zie, bo normalnie to jest troglodyta, prześladowca i zabójca, czyli taki asasyn docowy raczej. No co zrobić? Dobra, będę walczył tymi. Tam specjalnie jakichś wielkich różnic pomiędzy tymi ulepszonymi jednostkami nie ma. No tam mają parę punktów życia więcej zazwyczaj, albo troszkę niewielkie różnice są w ataku lub w obronie, to jest tam... Tak naprawdę, to nie wiem, to może mieć różnicę, jeżeli mamy tam, nie wiem, 1000 czy 2000 takich jednostek w naszej armii, ale tam jak mamy setkę, to tam jakieś specjalnie różnicy nie widać, więc tam whatever. I tak mam taką przewagę, że to tak naprawdę nie ma znaczenia, czy te jednostki są zupgrade'owane, czy nie są zupgrade'owane. Mam nadzieję tylko, że ten zielony koleś nie będzie chciał znowu atakować mojego miasta, czy moich bohaterów w mieście. Będzie niefajnie. Chociaż przed chwilą rozwaliłem mu jakiegoś takiego, chyba jego najmocniejszego bohatera. Miał tam nawet sporą armię. Zobaczymy. Co mamy w tym drugim mieście, które zdobyłem? Mam już też przyzwoitego generała, czy też bohatera, który powiedzmy jest takim dobrym dowódcą, jeżeli chodzi o armię. Mam już tą ziomalkę, na którym? Na 18 poziomie, no więc jest spoko. Podejdziemy sobie do miasteczka. Czy ona już kupiła sobie stworki, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie. Może ile tego tutaj jest, jeszcze do kupienia. Dobra, to kupmy jej wszystko. Rusałki, rusałki. Wielki łowca, mistrz ostrzy. Ile zostało? No i to tyle. Hajs się skończył. Dobra. A, no tych wszystkich straciłem. Też wszystkich straciłem tych gości? Oh my god. Co my tu mamy? Drzewca. Właśnie, koleś wybrał te smoki. Ja mi się wydaje, że te drzewce są lepsze. Bo one atakują z dystansu. Jakie one mają statystyki? On ma 18-26, a drzewiec ma takie same statystyki. Jest, kurczę, jednostką atakującą na dystans. No to jest dobra opcja. Mogę rekrutować te smoki, ale chyba niekoniecznie chcę. Słoneczny jeleń też jest całkiem spoko. 15-13. Atak i obrona i 130 punktów życia. Drzewiec, ile ma punktów życia? 430, a nasz zielony smokor ma 500. No, troszkę spora różnica. Ciekawa, jaka ma umiejętność. No, nie można niestety najechać, bo to okno znika. Nasz zielony smok na pewno się potrafi leczyć. A co ten drzewiec potrafi robić? Mam tylko jedną jakąś kurczę umiejętność. Cholera wie. Dobra, czy tak chcę? No nie, tutaj mogę tych gości jeszcze wrzucić. A, są jeszcze cztery jelonki, tylko co te jelonki wrzucić? Tych mam setkę, to 250 punktów życia, a ci mają... Tych jest czterech. Nie, dobra, niech ona gania sobie na razie z tymi troglodytami, powiedzmy. Dobra, przejdźmy do mojego miasta. Może szpiedzy coś zadziałają fajnego? Złoto. O, ten ziomek ma najlepszego bohatera na 14 poziomie. Okej, nawet jakąś tam armię ma.
Wyślę szpiegów. Mogę wysłać szpiegów? Już masz te informacje. Tutaj czemu? Za mało. A, za mało złota, dobra. Okej, to wszystko jasne. Przejedźmy się tutaj. Niestety to jest ciężki teren i te jednostki szybko tracą, kurczę, punkty ruchu. Coś tutaj można kupić? Niespecjalnie. Ma jakąś armię? O Boże, taką słabą, że ma mała bańka. A ten zielony typek, co on knuje? To już odwiedziłem? Odwiedziłem w tym tygodniu. No nic, to następna tura. No mam nadzieję, że mnie nie zaatakuje i po prostu będę w stanie tutaj wjechać sobie, przejechać przez te kurcze, przez ten wulkan, czy cokolwiek to jest. Ziemię Inferna. I dotrzemy tam do tej kurcze, do tego jego miasta tutaj, zdobędę je. Pokonam bohaterów i to praktycznie będzie koniec gry. Dobra, czy on jakiegoś nowego bohatera tutaj sobie przyprowadził? Na razie jest tylko jeden. Okej, no tak czy siak mam ten portal, więc w razie W mogę ją natychmiast teleportować do miasta. Jak będzie się coś działo niedobrego. Okej. Kupimy tych gości jeszcze. Dobra, tyle jest styk, nie? Czy ja tu mogę coś jeszcze fajnego zrobić? Tu mógłbym odebrać coś. W tym kurczę, w tym magazynie. W sumie to może nowego bohatera tutaj sobie kupię, zrekrutować. Tajemna krypta. No, chyba już odwiedziłem. Jakie to jest zagrożenie na tych tytanach? Wysokie, o, proszę, proszę. Obelisk, nie odwiedziono. Ej, obelisk tu jest, dobra, to pisnę tego obelisku. Będzie kolejny fragment mapy. Więc niech będzie tak, a ja chyba sobie kupię tu nowego bohatera. On mi się przyda po prostu do transportowania jednostek i tak dalej. Kogo ja mogę wciągnąć? Jest Masfar jeszcze? Teodorus. Teodorus, co on tak jak potrafi? Poskramiacz uczniów. Zarządca, plus 2 do przyrostu uczniów. Nie, to mi się nie przyda. To jest jakiś typek Sylwanu. Poszukiwacz skarbów. Bohater zaczyna z umiejętnością przeznaczenia na poziomie nowicjusza i z zdolnością tropiciel skarbów. Loch, co ona umie? Magia ciemności. Taką specjalną umiejętnością sztuka wojenna na poziomie nowicjusza. Znacząco zwiększona wytrzymałość. To takie sobie. A, jest i Masfar. Plus 3 przyrostu golemów i golemów piaskowych w strefie wpływów tego miasta. No takie to sobie. Ja nie mam miasta akademii. Koło umiejętności. Teraz kogo tu zrekrutować? Oni są wszyscy w tej samej cenie? No ta jest tania jakoś dziwnie. Czemu ona jest taka tania? 2000? Ona ma tylko 4 jelonki z sobą? Właśnie, w sumie najlepiej przyjrzeć się statystykom. Ten ma 0,0, ale to jest jakiś mag, kurczę. To sobie odpuszczę maga. Ona ma 3,5. Ładne statystyki. A Masfar coś fajnego? 2,3. I to w sumie ona jest najtańsza i ma najlepsze statystyki. 3,5. Czwarty poziom. A, to jest jakaś kurczę ziomalka, która umarła, ale zaraz to ja ją miałem, czy to mój przeciwnik ją miał? Zaraz, zaraz, a czy jak ja zrekrutuję wszystkich bohaterów, to czy on nie będzie mógł nikogo już rekrutować w tej grze? Róg obfitości, ona ma jeszcze jakiś kurczę ten. Jakiś gir na sobie. Ten nic nie ma, ten nic nie ma. Nie, no to biorę ją, kurczę, za 2700 i jeszcze ma jakieś kurczę róg obfitości. A nie, to jest chyba moja ziomalka, nie wiem, mi się wydaje, że to... Nie, to chyba jest moja. On mi ją zabił chyba jakiś czas temu. Dobra, zrekrutujemy ją sobie i tyle. Nie będę się zastanawiał. Do widzenia. Kogo tutaj dać na zarządcę? Właśnie, czy to moja ziomalka coś potrafi fajnego? Ona nie ma żadnej umiejętności? Naprawdę? Bohater zaczyna z umiejętnością ofensywa na poziomie nowicjusza i z celnością. Nie, tu nawet nieźle. Dobra, to jej wypadało jakieś kurcze jednostki strzeleckie zafundować. Dobra, niech ona tu będzie w tym mieście na razie sobie. Niech tu kwitnie.
Ile mam hajsiwa? 3000? Kupię jelonki. Dobra. Ta już się poruszała, ten sobie czeka, ta też sobie czeka. No i ona też niech sobie czeka. A w sumie to... A dobra, trzeba było jechać do tych kamieni oświecenia. I on tam czegoś nauczyć. Dobra, zielone mi tu znowu spamuje bohaterami. No byleby dotrzeć do tego jego miasta, on to pewnie żadnej obrony nie ma, zdobędę to miasto i koleś ma spory problem wtedy. Tak naprawdę. Dobra, to niech ona sobie pojeździ i niech coś podkrywa. O, ona też nauczyła się driftu. Jak fajnie. Okej, nowy poziom. Z czym ona to zaczyna? Podróżnik na poziomie nowicjusza. Ej, ona jeszcze trochę jest, no właśnie, ona jest trochę wyekspiona już. Obronę ma jakąś. Wcieleniec cnót. W sumie to wojownika mógłbym mi dać. To jest 2 do ataku i 2 do obrony. Nice. Coś tu jeszcze jest? Tu jest jeszcze kamyczek oświecenia. A, tu sobie pociśniemy do tego obelisku. Okej, okay, jest moja główna bohaterka. Jedziemy. Panią puścimy chyba do zamczyska. Kogoś tu dla niej można zrekrutować jeszcze? Na chwilę obecną nie. No i git. Dobra, to lecimy. Next tura. No, ten się ruszył. Co on tam z sobą wiezie? Jestem ciekaw. Zaraz się okaże, że muszę znowu teleportować bohatera. Bo ten mi znowu czymś tutaj wjeżdża. No nie mógłby to być siódmy dzień tygodnia, żebym kupił po prostu nowe jednostki jej. Chrystej, żeby się tam wybroniła. Come on. Już taki kawał drogi zrobiłem. Zaraz się okaże, że muszę ją znowu teleportować do miasta. Bo ona się tu nie wybroni. Mogę jej coś zafundować? To już chyba wszystko ma. Co tu mogę zrobić? Upgrade'ować to, subgrade'ować to. I to tyle. Ale czemu tych zwyczajnych, kurczę, nie mogę upgrade'ować? Tych prześladowców do tego lepszego kolesia. Nie mogę też tego przyłączyć. Ulepszone siedliska. No to fajne, no ale jak to ulepszyć? Mogę przełączać sobie. A tam nie mogę. No, o co kaman? Cień, zabójca. No tu jest spora różnica pomiędzy tymi troglodytami. On ma 3-4. Ten Hitonianin ma 6-4, no więc to jest spora różnica w umiejętnościach, w ataku. Ten ma nawet jakąś, kurczę, pasywkę. Ten cień, a zabójca nie ma żadnej. Statystyki mają takie same, tylko że on ma jakąś pasywkę. No świetnie, po prostu świetnie. Okej, okay. Co tu się dzieje? Podjedźmy sobie do tego obelisku. Nowy fragment mapy. Dwa obeliski. A, tu się powoli coś odsłania, no dobra. To tak. Czy to byłem w tym kamieniu oświecenia? Nie, chyba nie byłem. Może tak, może ja ją sobie wyślę. Tutaj spróbujemy porobić tych gości. Co on ma to w ogóle za armię? To jest ten jego. Boże, to jest ten jego najlepszy bohater. No nie wiem, to. Za chwilę się okaże, że ja będę musiał rzucić to zaklęcie i cofnąć ją do miasta. Ona na pewno jedzie na miasto. Tak, to muszę wycofać jak najdalej. No muszę ją cofnąć znowu, Chryste, no bez jaj. Dobrze, że ona może się teleportować, gdy nie ma punktów ruchu. Okej, okay, niech sobie kampi tutaj. Chryste.
Nie wiem, to może pojadę tędy po prostu, po co ja się morduję tamtym szlakiem, jak sobie może przeskoczę tędy? Zobaczymy, dokąd to mnie przeniesie. Dobra, Tom, kurczę, co driftuje, puścimy, niech się uczy czegoś, 1000 punktów doświadczenia. Tu może coś zebrać jeszcze. No i to tyle. Zobaczymy, co on knuje. No, zdecydowanie jedzie na zamek. Albo dorwać moją bohaterkę, którą się chce. No fajnie, fajnie zaparkował, fajnie się zatrzymał. Kolejny bohater. Dobra, nie będę się bawił, nie będę już puszczał jednostek przez tą górę tam, przez tą lawę, tylko puszczę jednostki tędy. Najlepiej to wezmę tych dwóch bohaterów i podjadę nimi, tymi dwoma moimi największymi armiami. Już mnie to zaczyna denerwować. Prawda. Kogoś tu mogę sobie zrekrutować? Nikogo tu nie ma. Ekstra. Dobra, no to chyba żegnam. Wow, co potężna armia. Okej. Aura oczyszczenia, bla bla bla. Co on tu ma? Ma w ogóle jakąś jedną silną jednostkę? Nasz Smoczysław, co on może tu porobić? Jednego zabija. Tych zabija 38? O, tutaj sobie przetakuję. Zobaczymy, czy wszyscy zginą? Oh my god! To było dobre, po prostu to było dobre. Jeden atak i wszyscy padli dosłownie. O kurczę. O shit. No to ekipa jest niezła, nie powiem. Doświadczenia już potrzebuje tyle, że nawet pokonanie takiego wroga nic mi nie daje. Świetnie. No super, dobra, to co? Czekamy do następnego dnia, do nowego tygodnia, czy może pojechać sobie tutaj? Dobra, poczekam, podjedziemy do miasta. Niech ona sobie tu poczeka. Ta ziomaleczka tu już odwiedziła to. Nie wiem, czy ją cofnąć i po prostu zaatakować stąd. Chyba będzie lepiej ją cofnąć. Co ja tu bym jeszcze mógł zdobyć? Coś tu jest do zdobycia. No masę kamieni z doświadczeniem. Neutralna armia. Co to jest? Zwrot do podziemi, okej. Okay. Ołtarz Jalata. O, tu jest ten biały ołtarz. I tu chyba są wejście do świata duchów dwukierunkowe. To chyba będę się mógł tam teleportować stąd. Czy nie? Wygląda podobnie. Okej, niech ona ciśnie do miasta z powrotem. Drifterka jest tutaj. Dobra, nice. Następna tura. Kolejny tydzień. Ten jego bohater na tym 14 poziomie to jest jego najsilniejszy bohater, lol. Co tu się dzieje? Splądrował mi kurczę blade kopalnie, no nie wierzę. Tydzień cierpliwych. Inicjatywa wszystkich stworzeń dowodzonych przez bohaterów jest zwiększona o 10. No i fajnie. Okej. Tą panią puścimy tutaj do tego domku na drzewie. Niech sobie zrekrutuje jakieś nowe jednostki. 33 tysiące mam. To fajnie. Ten jeszcze odwiedzi biuro poborcy. Tutaj sobie kogoś zrekrutujemy. Smoczy sławy. A te lepsze kurcze minotaury to co on daje? Minotaur strażnik. On ma jakąś umiejkę tylko. No i 3 punkty obrony więcej. Shit. Ile to będzie mnie kosztowało? 10 tysięcy upgrade tego. A ta meduza wiedźma? Kolejna pasywka jakaś. 6-3, a ta ma 4. Ło panie, to jest niezłe. Ile to mnie kosztowało? 10 tysięcy upgrade tego.
Chyba na razie dam sobie na wstrzymanie. No mam nadzieję, że zupgrade'uję to. To będę mógł ich wszystkich po prostu też ulepszyć. No come on, rekrutuj. Dobra, teraz smoki. Nie, te smoki są naprawdę potężne. Jeden atak na taką armię całkowicie rozłożył. Okej, tak. Co tu zostaje? Wędrowcy zostają. I ta ekipa. A tych mogę też sobie zrekrutować, jak przełączę? Mogę. Nie wiem, dlaczego tych jednostek nie mogę upgrade'ować. No nie rozumiem. Tam w tym mieście, kurczę, elfów mogę. Mieście Sylwano, a tutaj nie mogę za cholerę. Dobra, nic, nie będę się zastanawiał. Do widzenia. Ciśniemy tu. Mnie te najazdy tych zielonych ludków denerwują. Okej, tą ziomoleczkę puścimy tutaj. Coś jej można też kupić. Na pewno wędrowców można jej zafundować. I mi to jeszcze zostało 4000. Kolejnych dwóch. No i tych strzelców. Ulepszonych asasynów. I hitonian. Dobra, jak mamy. A no ma jeszcze tych kurczę 38 prześladowców zwyczajnych. Ci mają 8-1, a ten ma 8. No to się tak naprawdę niewiele zmienia. Tylko się zmienia jeden punkt obrony. I to tyle. Ale one więcej chyba dostają ten. 1-2 ataku, a ten ma 1-2, a ten ma 2-2 u góry. Stworzenie podstawowe, stworzenie elitarne. Podstawowe, podstawowe, podstawowe. Okej, a Minotaur jest elitarny, a smok jest jaki? Legendarny. Aha. Karawana? Zaraz, jakieś karawany można wysyłać, ej. Ej, tu sobie można przesyłać jednostki chyba pomiędzy miastami. 8 dni potrzebuję, o Boże, to trochę sporo, żeby tu dojechać. Ale dobrze wiedzieć, można przesyłać karawany pomiędzy miastami. To teraz tak. Ta już nie ma punktów ruchu, a ta niech sobie zwiedza najwyżej może. I się uczy. Jeszcze ją tutaj, dobra, let's go. Następna tura. Zielony się stąd ewakuował? Co on tu zrobił? Chyba teleport użył. Są te cholerne obeliski dalej. Okej, podjedźmy sobie tutaj. Nie można nazwać to podjeżdżaniem. Teraz jeszcze tutaj. Dobra, nie będę się zastanawiał. Ciśniemy do tego portalu jakiegoś. Kogo tutaj można kupić? Na pewno tych strzelców. Są dobrzy, druid też jest niezły. Mistrz ostrzy, no i to tyle. Hajs się skończył. Okej. Okay. Na razie do widzenia. Next tura. No, na szczęście tury trwają już krótko. Zobaczymy, dokąd ten portal mnie
zaprowadzi. Jestem u zielonego? Bingo, jestem u zielonego. To mi się podoba. To żegnam pierwszego bohatera. No pewnie, to będzie szybsze niż jeżdżenie po jakieś kurcze blade. Na jakichś górach tutaj. Okej, ci sobie czekają tu, ta jest tu. Zobaczmy, co jeszcze można zafundować fajnego. Jakieś kurcze rusałki, inne jakieś dębowe driady. Driady, rusałki ponownie. Tego typka. Okej. Szkoda tych drzewców. Szkoda, że on wybrał te zielone smoki. Te drzewce są lepsze. W tym Sylwanie chyba. Te smoki są piekielnie wolne, a te drzewce mają atak. To jest strzelec, więc. Wydaje mi się być trochę lepsze. Okej, co tu jeszcze mogę rekrutować? Bohatera? Kogo tu mogę zrekrutować? Dark Storm. Co on tu posiada takiego? Jakiś mag? Nie chcę magów. Chcę kurczę fighterów. Kolejny mag. Tu 3-3, to niezłe statystyki na start. Co 4000. Ale nie, na razie podziękuję, to jest jakiś bohater przystani. Dobra. Tutaj odwiedziłem to miejsce? Odwiedziłem. Ona może sobie tutaj odwiedzić to miejsce. Nowy poziom. Co ona tu dostanie? Jeden do obrony, to fajnie. Coś jeszcze może odwiedzić? Tutaj dostanie plus do magii. Nowy poziom. Czym ona tu dysponuje? Obrona, sztuka wojenna, przeznaczenie. Cielenie cnót. Okrzyki bojowe. Nowicjusz, podróżnik. Obrona. To pójdziemy w obronę. Okej. Dobra, to tyle w tym odcinku. Ja będę kończył. Dzięki wielkie. Myślę, że w końcu pokonamy tego zielonego. Po prostu niepotrzebnie się bawiłem z przejeżdżeniem przez te góry. Wystarczyło tym portalem się przenieść. Już jestem u niego na dzień dobry, na jego terenie i tyle. Także dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, hej.